wykonane dzielnicy prawa ubiegłych do Urzędu Miasta, żeby te zadania zostały uwzględnione w budżecie miasta Krakowa, ponieważ podobnie jak realizacja nie dysponuje tutaj. Tutaj się zmieniło, no tak, pani Sułkowska zgłosiła mi remont ulicy Kopernika na punkcie 4. Ja dopisałam, zawód dopisał punkt 5 jeszcze wykonanie kompleksowego projektu przebudowy ulicy Kosnieru. I dopisane jeszcze zostało punkt 9 zespół szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ulicy Wrocławska 20, remont i modernizacja sali gimnastycznej szkoły. Natomiast trzy zadania zostały wykreślone z tej listy, co Państwu przesłaliśmy. Pani Agnieszka mogła powiedzieć, które są wykonywane. W korekcie zostało wydane to zadanie w związku pierwszej swojej wersji o wykonaniu placu, remontu placu przed dojścia do szkoły przy ulicy Józefa Strzemińskiego. Tam jeszcze była mowa o wykonaniu wniosku, o wydanie zostało w zasadzie wykonane. Jest to wcześniej padło przyjęte za 10 tysięcy złotych, a z kolei plac przed szkołą będzie no, kwotą niewielką na szczęście, bo to będzie 30 tysięcy i oto szkoła będzie prosić Radę. Nie wolno tego zrobić. Jego pytanie, bo tu jest półniósłe wykonanie projektu i podoba pasera przy ulicy Eksterberga 2. Tam myśmy chyba finansowali projekt, prawda? Nie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy zostawiać, czy nie, bo ja też wiedziałem o tym, ale wydaje mi się, że nie znam, że zostawić to, bo w tym momencie mówią, że trwają prace przygotowawcze, ale to mówią o czego przynajmniej wiem. Co roku jest przedstawiana jakaś koncepcja nowa i non stop jest później to odwoływane, więc zostaje ze szkole dolej. Oczywiście nikt nie będzie robił drugi raz czegoś, będzie to będziemy się przypominać. Może się okazać, że za pół roku nagle z koncepcji się zrezygnuje i pozostanie problemem, że został plan, nie wiadomo co z nim zrobić, a może sprzedaż go dla dewelopera, który jednak to wytrzymajmy to, że jednak nadal dzielnicy myśli o tym i będzie tego filmować. A ja jeszcze chciałam zapytać, a skąd się wzięły na przykład takie kwoty 300 tysięcy, ta instalacja elektryczna w tym miejscu? To ktoś to szacował, tak? Na 15 pozycja. Na przykład, bo mam prawie jeszcze. To zostało na licencji z tych właśnie danych biegłych. Aha, więc aha. Może to, się coś zmieniło. Kiedyś było szacowane. To znaczne kwoty jakieś, to jest zaraz jakieś. Ale może, ale w pozycji 5 prosiłabym, żeby tam poprawić taki błąd wykonania kompleksowego projektu przebudowy kosynieru uwzględniającego, nie? Chodnik na zajętości, prawda? Bo tu jest uwzględniający. Miasta, prawda? A chyba, że akurat tutaj mamy tą uchwałę,
z naszą uchwałą. I proponowałabym taką poprawkę do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zadań pożyczonych i tak dalej. Wnioskuje się o wprowadzenie paragrafu 1 punktu 16 o brzmieniu zespół szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego ulica Grochowska 20, pauza termomodernizacja szkoły. Czy wykonanie termomodernizacji szkoły? No, może być tak w skrócie, ale tak. Następnie wnioskuje się o wprowadzenie paragrafu 2 punktu 16 o brzmieniu A16, A16. I on brzmiałby w następujący sposób. Zespół szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego ulica Grochowska 20, termomodernizacja szkoły. Wykonanie termomodernizacji znacznie wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania wykonanie termomodernizacji znacznie wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania szkoły i nawiasie mniejszy koszt ogrzewania szkoły i internatu, bo tam na ostatnim piętrze jest internat i wiadomo, że szkołę, no bo tam na sobotę niedzielę można troszkę zmniejszyć to ogrzewanie, natomiast internat no, musi być ogrzewany na okrągło, prawda? Więc tutaj pani dyrektor na tym zależało. Tutaj poprawić nie w paragrafie drugim, tylko wnioskuje się o wprowadzenie w uzasadnieniu punktu A 16 o brzmieniu. Obiekt duży, prawda, więc i koszty duże. Raczej nie grozi tej placówce likwidacja. Mam o nabór, dobry nabór w tym roku, lepszy niż w poprzednich latach. No odbyło stanowisko, myślę, że tutaj no, jakieś miasto chyba w stosunku do tej szkoły nie będzie miało zakusów, żeby szkołę zlikwidować, bo wiadomo, że to jest bardziej niż taka specjalistyczna szkoła. Mistrzostwa sportowego, no, nie ma tak dużo. Oni mają wprawdzie gimnazjum i liceum sportowe, podstawka jest masowa, ogólnodostępna, ale mają też klasy od 4 do 6 od rodzinu pływackim. Nie wszystkie, a jeden poziom nie kończy się, mają znowu 3 oddziały na każdym poziomie, ale jedna z klas jest na każdym poziomie 4, 5 i 6, w sumie 3 klasy mają od rodzinu pływackim, już podstawowe. Mają mało powiedziane. Czy mam jeszcze raz przeczytać poprawkę pani Marii, bo będziemy głosować? Nie ma. No to głosujemy nad poprawką pani Marii. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Chciałem zapytać, jeśli chodzi o zarząd, to te zadania, które tutaj zarząd formułował, to miały być na terenie naszej gminy, tak? Tak, tak, chodzi mi o ścieżkę rowerową. Bo też się zastanawiamy. Czy po prostu tylko kwestia tego rodzaju, że na Białusze kończy się nasza dzielnica? Wskazanym jest, czy wskazywać to zadanie jako. Tym bardziej, że jest to zadanie ujęte w programie ścieżek rowerowych i wcześniej czy później doczeka się realizacji. Zostawiłam to specjalnie właśnie w razie czego, żebyśmy dyskutowali. To tak, znaczy, bo wiadomo, to jest dzielnica 14, ale jest to też osiągnięcie naszej ścieżki. Jak nie pamiętamy, czy to jest dzielnica 14? No właśnie ostatnio na spotkaniu z Gicie, tam pani wiem różne mapy. Nie, ale granica dzielnicy. Co cały czas później tak? Skorosta Dąbski leży na naszej dzielnicy. U nas tak ale nie, granica biegnie Żytą Białuchą i jak się patrzy w kierunku Kuty, to po prawej stronie Alei Pokoju z tej strony Białuchy jest ta granica. I później przebiega na drugą stronę i do mostu na Białuszy to jest od nasz tutaj od domu. Czy po lewej stronie. A później na granicy biegnie wzdłuż chodnika, ale z poza chodnikiem. Porozumiałem się już. Ale generalnie, skoro to są pieniądze, budżet dobre całego miasta, także można ścieżkę robić, no bo to się robi dla wszystkich. Nie tylko dla Białorusi, to nie są pieniądze, dla wszystkich. Nie musisz, jak państwo uważają. Co ma się zamknięta całość.
Może drugi etap remontu ściany frontowej
chciałam całą powiedzieć, no nie wiem, jak się to powiedzieć. Ale racja nie może. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba.